Cześć! Witajcie na kanale Zapo DIY. Ja mam na imię Ania i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić taką prostą, aczkolwiek bardzo efektowną kurtkę festiwalową. Jedyne, czego potrzebujecie, to jakąś kurtkę jeansową, trochę materiału, nożyczki, igłę i nić. Zapraszam do oglądania. Kurtkę zaczynam od wycięcia pasków w wybranym materiale. Najlepiej sprawdza się bawełna, ponieważ tkaniny poliestrowe bardzo mocno się strzępią. Moje paski mają około 3 cm szerokości oraz 50 cm długości. Następnie biorę wstążkę, do której będę mocowała wycięte paski i odmierzam potrzebną mi długość. W tym przypadku od mankietu poprzez plecy do drugiego mankietu. Dodaję do tego około centymetra zapasu z każdej strony w razie jakichś pomyłek, a końce wstążki lekko przytapiam, żeby się nie strzępiły. Zaczynam przyszywanie materiałowych pasków do wstążki. Ja robię to na maszynie do szycia, ale spokojnie da się to zrobić ręcznie, po prostu nieco dłużej to zajmie. Ale uwierzcie mi, że dla takiego efektu warto. Pierwszy pasek przeszywam do połowy, następnie pod jego drugą połowę podkładam kolejny materiał. Jego też przeszywam do połowy, a pod drugą połowę podkładam kolejny pasek. I tak powtarzam ten krok aż do końca wstążki. Następnie wyznaczam na tyle kurtki jej środek i przykładam wcześniej przygotowaną wstążkę, w której też wyznaczałam środek. Wstążkę z materiałowymi paskami przyczepiam szpilkami jak najbliżej fabrycznego szycia kurtki, żeby wyglądało to, jakby ta wstążka spod niego wychodziła. I rozpoczynam przyszywanie. Staram się to robić jak najbliżej krawędzi wstążki, żeby szew był niewidoczny, ale to tylko kwestia mojej estetyki. Zanim zacznie się przyszywać wstążkę, warto się upewnić, że na pewno jest w tym miejscu, w którym ma być, a jej końce sięgają do mankietów. Wstążkę do rękawów przyczepiam tak samo jak do pleców. Jedyną różnicą jest to, że rękawy będę przyszywała ręcznie, ponieważ dostęp do nich maszyną jest mocno utrudniony. Wybraną nitkę ucinam, nawlekam na igłę, składam na pół i na końcu związuję podwójny supełek. Rękę wkładam do środka rękawa, żeby mieć punkt podparcia od wewnętrznej strony i zaczynam szycie. Wbijam się pod wstążkę, żeby ukryć supełek, a gdy natrafię na twardszą część kurtki, wspomagam się nożyczkami, którymi przepycham igłę na drugą stronę. Ściek, którego używam, jest bardzo prosty. Wbijam igłę za poprzednim wbiciem i wyciągam ją przed tym poprzednim wbiciem. Trochę jak krok w tył i dwa kroki w przód. Dzięki temu wstążka ściślej przylega do kurtki i będzie się lepiej układać. Na koniec wbijam igłę do środka, wykańczam szycie węzełkiem od drugiej strony i gotowe! Tak prezentuje się gotowa kurtka. No i jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że tutorial nie był za trudny i że w przyszłym roku zobaczę więcej takich kurtek na festiwalu. Nie zapomnijcie zostawić lajka, jeżeli Wam się podobało, subskrypcji, jeżeli jesteście tu nowi i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!